Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Drodzy siostry i bracia, Wielki Czwartek, który przeżywamy, jest jednym z najbardziej doniosłych i znaczących dni w całym życiu Jezusa, także w roku liturgicznym. Mnogość ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym dniu, jest naprawdę imponująca. Spróbujmy je wyliczyć. Jezus umył nogi apostołom i polecił im czynić to samo sobie nawzajem. Ustanowił Eucharystię, ustanowił kapłaństwo. Wskazał nam swego zdrajcę, wskazał na szczególną też rolę Piotra jako tego, który będzie utwierdzać swoich braci w wierze. Przeżył agonię w Ogrójcu, został pojmany, przeżył sfingowany proces przed Sanhedrynem, spędził noc w więzieniu, wyszydzony i poniżany przez pilnujących go strażników. A i to, drodzy, nie wszystko. Przecież Jezus w tym dniu także nauczał. Dał nam nowe przykazanie miłości wzajemnej. Nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Obiecał zesłać Ducha Świętego, który pomoże nam żyć według Jego przykazań. Modlił się też, abyśmy stanowili jedno. Czytamy dzisiaj Ewangelię o tym, jak Jezus umył swoim uczniom nogi. Ten akt krańcowej pokory był dla nich zupełnym zaskoczeniem. Jezus zapytał więc: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Czy to, drodzy, jest ostateczne przesłanie Jezusa? Czy Jezus umył uczniom nogi po to, by zrozumieli, że są wezwani do pokornej służby? Odpowiedź twierdząca byłaby prawdziwa, ale niepełna. To prawda, że Jezus wezwał swoich uczniów, by za Jego przykładem stali się pokornymi sługami, a Jego proroczy gest uczynił to wezwanie szczególnie wymownym. Jednak to nie wyczerpuje jeszcze znaczenia Jego gestu. Zauważmy, w jaki sposób Jan rozpoczyna tę historię. Pisze tak: Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Jezus wiedział, że Jego życie na ziemi dobiega końca. Jednak zamiast spędzać swoje ostatnie godziny na zajmowaniu się sobą, pragnął pokazać swoim uczniom, jak bardzo ich umiłował. Wiedział, że nie wystarczą tu same słowa, gdyż one szybko ulatują z pamięci. Posłużył się więc proroczym, wymownym gestem, który wywarł na uczniach głębokie i wielkie wrażenie. Postanowił wykonać czynność, która należała do obowiązków niewolnika – umyć im nogi. To, co uczynił, miało na zawsze pozostać w pamięci uczniów
jako dowód Jego oddania i miłości do nich. Było to czymś więcej niż tylko świadectwem pokory. Było wyznaniem. Za Jego pośrednictwem Jezus mówił apostołom: umiłowałem was aż do końca moich ziemskich dni. Mam do was zaufanie. Powierzam wam mój Kościół. Teraz idźcie i prowadźcie innych tak, jak ja was prowadziłem. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus sam wyjaśnia znaczenie tego obrzędu. Mówi: jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. To, drodzy, niepełniona funkcja, przynależność do wspólnoty. Liczba lat spędzonych w bliskości Pana świadczy o głębi naszego chrześcijaństwa, ale nasza miłość i pokora. Czy uznaje siebie za grzesznika, który potrzebuje Bożego obmycia nie mniej niż inni, i czy jestem gotów służyć im tak jak Jezus? Nie z pozycji wyższości, ale jako najmniejszy z nich. Chrystus dał nam przykład służby. Sam powiedział, że nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale by służyć i dawać swoje życie. Moi drodzy, wiemy, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. Że lepiej człowiek się czuje, jak komuś coś daje, niż tylko coś bierze, otrzymuje, choć trzeba czynić jedno i drugie. Przypominam sobie w tej chwili, jak papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est napisał: człowiek nie może tylko dawać, musi także otrzymywać, bo nie będzie miał z czego dawać. Ale właśnie ta postawa służby, postawa dawania siebie innym, dawania siebie braciom, tego przykład dał nam Jezus na ostatniej wieczerzy. Taki jest sens sakramentu Eucharystii, którego ustanowienie dzisiaj obchodzimy. Jest to sakrament miłości, w którym Jezus daje nam samego siebie. Nie dla naszej chwały, ale by przez nas kochać innych. Sięgnąłem do encykliki świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, czyli o Eucharystii w życiu Kościoła. I w tej encyklice między innymi czytamy takie ważne słowa. Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. I dalej Ojciec Święty pisze, że jeżeli Eucharystia stanowi źródło i szczyt życia Kościoła, tak samo jest nim w odniesieniu do posługi kapłańskiej. Eucharystia jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią. Papież daje do zrozumienia, że nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i kapłaństwa bez Eucharystii. W Wieczerniku miały miejsce najważniejsze wydarzenia naszej wiary. To, co za parę godzin miało stać się na krzyżu, Jezus pozostawił nam jako sakrament. Wydarzenia z Golgoty dzieją się w Eucharystii. To tutaj zawarta jest cała tajemnica paschalna. Męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dlatego nigdy, drodzy, nie może nas zabraknąć na Eucharystii. Nigdy nie powinniśmy rezygnować z przyjmowania Komunii Świętej, ciała Chrystusa. Jeśli z całą mocą będziemy wierzyli w Eucharystię, to będziemy także potrafili walczyć z naszymi słabościami i grzechami. W tej samej encyklice Ecclesia de Eucharistia Jan Paweł II pisze takie prorocze słowa. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jakże będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? Wieczernik, drodzy, jest także kolebką kapłaństwa, bo kapłaństwo wyrasta z Eucharystii. Zostało ustanowione przez Jezusa dla Eucharystii. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Chrystus potrzebuje rąk kapłana, aby błogosławić. Potrzebuje jego ust, aby nauczać. Potrzebuje jego serca, aby kochać. Bo przecież to nie ksiądz chrzci, sprawuje mszę świętą, czy odpuszcza ludzkie grzechy. To Jezus Chrystus. A kapłan jest tylko narzędziem w jego ręku. Święta Katarzyna ze Sieny powiedziała, że kapłan to naczynie, przez które przepływa Boża łaska. Im bardziej to naczynie jest czyste,
tym lepiej objawia się w nim Boża moc. Dlatego proszę was dzisiaj, drodzy, szczególnie o to, abyście się modlili za nas kapłanów, tu z naszej parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie i za wszystkich kapłanów w naszej ojczyźnie i na świecie. My bardzo potrzebujemy waszej modlitwy, tak jak i wy, drodzy, często nas prosicie o modlitwę, ufając, że mamy tą szczególną łaskę od Pana. Tak my dzisiaj, Wielki Czwartek, w Dniu Kapłańskim, prosimy was, abyście modlili się za nas, bo takich będziecie mieli księży, jakich sobie wymodlicie.